Zostaw łapkę w górę w ciągu 5 następnych sekund, a w następnym sezonie otrzymasz karnet bojowy za darmo. Siema, jeszcze przed startem tego filmu powiem wam o wielkim konkursie na 5600 fałdolców, który organizujemy wraz z Heroskiem. Wyniki pojawią się 20 maja o godzinie 15 na naszych społecznościach na YouTubie. Oraz dwie szczęśliwe osoby zostaną wylosowane i dostaną po 2800 fałdolców. Jedyne trzy proste kroki, które musicie zrobić, aby wziąć udział w tym konkursie, to zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybować z dzwoneczkiem mój kanał oraz kanał Heroska, który znajduje się w pierwszej linii opisu, oraz w komentarzu napisać biorę udział oraz wasz nick z Fortnite'a. Przypominam, abyście nie oszukiwali, ponieważ jeżeli przykładowo nie zasubskrybujecie kanału Heroska oraz zostaniecie wylosowani, no to niestety nie będziecie mogli odebrać waszej nagrody. Dzięki, no i zapraszam do oglądania! Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, w tym filmiku porozmawiamy sobie troszeczkę na temat karnetu bojowego w sezonie 3 rozdziału 2. Koniecznie dajcie ten film do końca, a jeśli jesteś w tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. No i też generalnie naprawdę niewiele zostało nam do 10 tysięcy obserwujących na Instagramie. Także możesz tam wpaść, no i właśnie mnie zaobserwować. A jeżeli chcesz ze mną pograć lub pogadać, no to zapraszam cię na mojego Discorda. Link znajduje się w opisie, a teraz bez przedłużania zapraszam do oglądania. Także na początek przejdźmy sobie do naprawdę ciekawej teorii odnośnie tego, jak mogłoby właśnie dojść do zalania mapy w Fortnite, ponieważ to właśnie sezon 3 głównie ma być powiązany z powodziami i tak dalej. Więc generalnie jak dojdzie do zalania mapy, tego dokładnie nie wiemy, ale możemy się spodziewać tego, że właśnie Midas chce się przed tym uchronić. Generalnie no to teraz na ekranie widzicie właśnie kostium, który znajduje się w tej oto właśnie miejscówce Midasa, w tym pokoju, no i skina Tempest, czyli skina, który był właśnie do kupienia w sklepie z przedmiotami. Generalnie, moi drodzy, no to opis tego skina jest to właśnie, że jest on stworzony przez burzę, no i jest to właśnie część tak zwanego zdenerwowanego sztormu, czyli takiej nerwowej burzy. I generalnie, moi drodzy, no to właśnie Tempest został już raz wciągnięty przez burzę i powrócił według właśnie tego opisu. No i generalnie, moi drodzy, no to właśnie może Midas chce stworzyć coś na wzór kostiumu Tempesta, żeby właśnie uchronić się przed tym właśnie powodzią, zalaniem, czy cokolwiek właśnie stanie się w następnym sezonie. No i teraz, moi drodzy, przejdźmy sobie do tego, kiedy właśnie będzie start nowego sezonu. Także generalnie, no to właśnie już na dniach powinna się pojawić aktualizacja 12.60. No i właśnie w tej aktualizacji powinny się pojawić takie rzeczy jak nowe informacje o evencie, który będzie pod koniec tego sezonu, nowe przedmioty kosmetyczne, no i właśnie wyzwania do grywki, o którym mówiłem wam w ostatnim filmie. No i generalnie potem za 2 tygodnie pojawi się aktualizacja 12.61, czyli taka niewielka aktualizacja zawartości. No i potem właśnie jest start nowego sezonu. Także generalnie, gdy właśnie aktualizacja 12.61 wejdzie do gry, no to wtedy już powinny się dziać jakieś dziwne rzeczy na mapie, właśnie związane z tym nowym eventem, a najdokładniej Dniem Zagłady. Jeszcze, moi drodzy, chciałem wam przedstawić wszystkie skiny, które w ogóle nigdy nie pojawiły się jeszcze w Fortnite, a w plikach gry są już naprawdę, naprawdę długo. Także teraz na ekranie widzicie właśnie wszystkie z nich i możliwe, że któryś właśnie z tych skinów pojawi się w karnecie bojowym. Teraz, moi drodzy, wróćmy sobie do troszeczkę starszego przecieku, a najdokładniej od Tabor Hilla. Czyli właśnie od osoby, która otrzymała, że tak powiem, tajemniczy list od jednego z pracowników Epic Games. Dlaczego? Tego nie wiemy, ale generalnie no to ten pracownik okazuje się właśnie dość legitny. Ze względu na to, że już właśnie kilka sezonów temu Taborowi dał on przecieki na temat następnego. A najdokładniej w sezonie 10 napisał on do Tabora z wiadomością taką, że w następnym sezonie będzie przerwa na właśnie 2 dni, no i potem w następnym sezonie pojawi się łowienie ryb. No i co? Sprawdziło się to, także możliwe, że właśnie ten przeciek się stanie. Także generalnie przejdźmy sobie może do wszystkiego, co właśnie przedstawił ten pracownik. Także napisał on, że motywem przewodnim następnego sezonu będzie woda, następnie, że w następnym sezonie zamiast Deadpoola będzie właśnie Aquaman, no i że mapę zaleje woda, no to do przemieszczania się gracze będą mogli używać rekinów. Maja była tak dużym sukcesem, że w następnym sezonie pojawi się możliwość tworzenia własnej parasolki, w grze pojawi się mechanika niszczącego ognia, czyli coś na wzór Mołotowa z CS-a, tylko że będzie to podpalało struktury przeciwników. No i jak napisał w karnecie, zobaczymy m.in. takie skórki jak żeńska wersja Czarnego Rycerza, miałśniak skrzyżowany z robotem oraz różowa żeńska wersja kosmonauty Dark Voyager. Także generalnie, moi drodzy, wydaje mi się, że te przecieki mogą być z jednej strony dość prawdziwe. No i też ostatnio właśnie, jak już mówiłem w ostatnim filmie, no to
Na jednym z plakatów, znajdującym się na jednej z miejscówek w Fortnite, znajduje się taki oto miałśniak, ale taki bardziej troszeczkę wakacyjny, w stroju takim kąpielowym. No i generalnie mogłaby być to właśnie jedna ze skórek z karnetu bojowego, co byłoby według mnie naprawdę spoko decyzją, jeżeli Epic Games takie coś by wprowadziło. Oczywiście nie musi być to skórka za setny stopień, ale jak najbardziej mogłaby by ona być. Teraz, moi drodzy, przejdźmy sobie do dwóch właśnie konceptów karnetu bojowego, które widzicie teraz na ekranie. Według mnie nie są one aż tak złe i są one całkiem spoko. Nie oszukujmy się, ale jeżeli połączylibyśmy właśnie te dwa koncepty w jeden, to mogłoby z tego być naprawdę, naprawdę niezłe combo. Generalnie no to skin za setny stopień nadal jest nam nieznany, ale jeżeli właśnie mielibyśmy się sugerować przeciekami od Tabor Hilla, to mógłby to by być albo właśnie ten miałśniak skrzyżowany z robotem, albo na przykład Aquaman, lub na przykład właśnie żeńska wersja Czarnego Rycerza, czyli właśnie, że tak powiem, Czarna Rycerka. Oczywiście, no to nie wiadomo, co dokładnie będzie za setny stopień i nie wiadomo, co dokładnie w ogóle będzie w karnecie bojowym, ale możemy się spodziewać, że jeden ze skinów, które wam przed chwilą przedstawiłem, na pewno znajdzie się w tym całym karnecie bojowym. Ale oczywiście, jak już mówiłem, jeżeli poznamy tylko jakiś dodatkowy przeciek czy coś takiego, to od razu was o tym poinformuję i nagram wam materiał, w którym to wam przedstawię, co i jak. Także co, moi drodzy, to już by było na tydzień odcineczek. Ja byłem Hexo, dziękuję wam za obejrzenie, do zobaczenia i cześć!